Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii polsko-piastowską w Crusader Kings 3. W ostatnim odcinku dalej tutaj prowadziliśmy w miarę skuteczne podboje na wschodzie. Obroniliśmy się też przed akcją ze strony Wenecji, która była wspierana przez Bułgarów. Na szczęście zakończyło się to ich klęską i utrzymaliśmy nasze prowincje na zachodzie. No, rośnie tutaj dla nas poważny rywal w postaci Francji, która kontynuuje wchłanianie tutaj granicznych państewek. Również kończy podbój Wysp Brytyjskich, więc obawiam się, że możemy być jej w przyszłości celem. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. No, jednak może to być dla nas zgubne. 35 tysięcy ludzi. Do tego sojusz z kim? Z jednym ze swoich własnych wasali, więc też 3000 ludzi. Niemniej jednak wróćmy do naszego wroga na południu, którym jest Bułgaria. No, ostatnio tutaj przyłączyli się do Wenecjan i no, stali się dla nas problemem. Warto by było też odzyskać tutaj ziemie, które należą do nas, ponieważ czy powinny należeć, bo gdzie to było? O, w Płocku coś tu się znów widzę wydarzyło, czyli znów tu mamy pana, który z nami nie współpracuje. Ach. By trzeba było jakoś to ogarnąć. Na razie jego... A, wpływamy na niego. Jak skończymy, to zajmiemy się tutaj nim. No, ale tutaj też jest ciekawy obszar, który należy do religii słowiańskiej. Tak więc, mimo że jest to dość ryzykowne, nie będę zaprzeczał, że jest, rozważam wypowiedzenie im wojny. Niemniej jednak, na początek zmienimy maszyny oblężnicze na tribeusze, które zdecydowanie się sprawdzą lepiej. Nawet niech będzie ich 40, przyspieszy to odbijanie. I myślę, że zanim wyruszymy na wojnę, zorganizujmy ucztę, dzięki czemu nasz władca będzie trochę mniej zestresowany. No i super. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. A, no nasz władca nie jest szczęśliwy, że tutaj wyszły jakieś przypały, jeżeli chodzi o romanse. No i tutaj to przyjęcie zawdzięczamy naszej żonie i jak najbardziej nasz władca zgodzi się, że... A nie, to jest co innego, to nie jest ten event, dobra. Nasza żona po prostu jakby skupiła na siebie dużą uwagę i wszyscy ją o coś wypytywali. Chowała się gdzieś, nie chciała z nimi gadać i możemy albo odwrócić uwagę gości, albo przymusić ją, żeby powiedziała jakąś tam historię. No, ale myślę, że pomożemy jej tutaj pozostać w ukryciu i tym samym będzie okej. Okay. O, kolejny typek coś od nas chce, niby mu obiecaliśmy po pijaku. Ale to jest coś mało ważne, myślę, że go spławimy. To jest jakiś księżulek ze Środy Wielkopolskiej. No dobra. No, odreagowaliśmy, a nie, tu jeszcze te się nie zregenerowały nasze trybeusze, więc czekamy dalej. To będzie ciekawa i krwawa wojna. Być może będzie trzeba się wspomóc najemnikami, ale zobaczymy. Wolno, jak to się wolno regeneruje, no nic. A tu na wschodzie, jakaś rewolta wybuchła. Coś mi się zdaje, że się oderwą od... Dokładnie, oderwą się od Rusi. No nic, nasz syn trochę tutaj wpakował się w kłopoty w ten sposób. No, ci by mogli... Co oni tu robią? A, tu się wdali w jakąś wojnę o Moskwę. Pewno razem ze Smoleńskiem, tak jest. No dobra, już jest 37. Tak więc
Rozpoczynamy tą ryzykowną eskapadę. Nasz przeciwnik ma równe siły. Pytanie, mówię, no czy to jest rozsądne? Tak, kurde, może jednak odpuśćmy, poczekajmy na lepszą sytuację geopolityczną. Chyba jednak tak, no. Niewiele na tym ugramy. Skupmy się może tutaj na wyrównaniu granicy i zajęciu jeszcze paru terenów, które by... co, nie mogę go zaatakować? Mogę, on jest też dosyć silny, ale mógłbym mu na przykład odebrać to. To było to, co nam brakowało, żebym tylko się nie pomylił co do regionów. Nie, nam brak, to tego też, ale w pierwszej kolejności bym chciał zająć Kursk. Dokładnie. Jak najbardziej. Potem to... Miała być wojna, będzie wojna. Nie ta, co planowałem pierwotnie, ale i tak... będzie konflikt. Starajmy się tutaj wchłonąć jak najwięcej terenów jako nasze ziemie de jure. Dzięki temu będziemy z nich więcej uzyskiwać dochodów. No i oczywiście nasz władca poprowadzi tą eskapadę osobiście. Jest naprawdę dobrym dowódcą. Nie jest może jakimś super wojownikiem. O, ho, 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 ho. Jakie tutaj sekrety? No dobra, niech nam powie sekret z jeden na drugiego, to tam no bywa. Czy tutaj skończyliśmy przekonywać jego, tak. I próbujemy w ten sposób. No i chociaż to się udało, no i po kolei, no musimy tak w ten sposób ciągle robić, aż tu wszystkich jakoś ogarniemy. Dobra. No nie chcę, żeby tutaj się szerzyły te religie. O, na Pomorzu też coś nam wyskoczyło w Słupsku. Kolejny typ. O, właśnie. No mógłbym użyć naszego wysokiego kapłana, żeby się tym zajął. Tylko pytanie, na ile to by było skuteczne. No dobra, oblegamy ten Kursk, czekamy też, gdzie się pojawią jakieś siły wroga. No tu jest dość daleko, nie chcę mi się fatygować aż do jego stolicy, więc skupię się na podbijaniu tutaj miast przygranicznych. Myślę, że warto będzie tą armię podzielić, żeby mniej zużywała zasobów żywnościowych. Okej. Kto tu może wziąć ślub? Nasz czempion z naszą bratanicą. Dobra. I nowe umiejętności, lepsze fortyfikacje. Lepsza kontrola, myślę, się bardziej nam przyda. No tutaj widzę, że zdobywamy też punkty jakby samoistnie z czasem, więc to wygląda dobrze. Mógłbym tu w sumie na południe pójść, ale no nie wiem. O, i dorósł nasz najmłodszy syn. Poszukajmy mu jakiejś małżonki może. No tu jest dużo uzdolnionych, ale to prawie same piastówny. Tu jest może ktoś, tylko... O, i tak to wygląda na to nasza rodzina. Może ta panna z Korsunia nie wydaje się zła, ale no mówię, to wszystko jest bliżej lub dalej spokrewnione z nami. Ona, to samo. No właśnie, mimo że nazwisko inne,
No zobaczmy ją, to samo. Zresztą nasze tu zdolności, jeżeli chodzi o unikanie tych negatywnych wpływów, trochę nas tutaj ratują. Dobra, znaleźliśmy jakąś, która jest też piastowną, ale no już trochę więcej tutaj minęło pokoleń, kiedy te rody się oddzieliły. No dobra, tutaj wydaje się, że w miarę sprawnie idą nasze podboje na wschodzie. Nie widzę też ciągle armii przeciwnika. Być może mu się nawet nie chce tu pofatygować dla tej jednej prowincji, co byłoby całkiem logiczne. Co byśmy mogli chcieć? No moglibyśmy zająć całą północ, co rzeczywiście przybliżyłoby nas do okupacji całego Cesarstwa Rosyjskiego, czy tam. No można powiedzieć, o, tu jakiś chłopi się u niego zbuntowali. Co tu się w ogóle dzieje? No on ma problem z chłopami. Pomożemy mu. O, nie chcę, ale mamy haka na niego, więc się zgodzi. A poza tym pomogę mu przeciwko tym nieszczęsnym chłopom. Bo jest ich tu całkiem dużo. Nie wiem dlaczego, no ale. Lecimy to ogarnąć jak najszybciej. A druga armia tam sobie oblega w najlepsze. Tutaj chłopi po prostu zostali rozgromieni. Dobra, was też odeślę do domu. Myślę, że no mając już tyle terenów okupowanych, po prostu wygramy to. Stopniowo, jeśli najdzie tutaj konieczność, coś tam powołamy. O, chyba najdzie jednak. Czy Moskwa wpadła? Tak, no, Moskwa wpadła. Stała się tutaj częścią Smoleńska. Bardzo dobrze. To bym też chciał tutaj zająć, ale to w następnej wojnie z tymi tutaj panami. To bym chciał zająć, no i oczywiście później na wschód. I co tutaj się wydarzyło? Czy chcemy mieć więcej strategów, co by zwiększyło nasze szanse w bitwach? Teraz jaką strategię byśmy chcieli? Czy będę wprowadzał jakieś tutaj sztuczki? Myślę, że nie. Jesteśmy szczerzy i dzielni, więc będziemy walczyć jakby z otwartą przyłbicą. I tutaj znów ktoś nam podrzucił świnie, a dokładnie jakieś ciało schorowane. No i jak najbardziej pochowamy. No to żeśmy się wkopali. Tak to się kończy być za miłym. Trupy trzeba palić albo coś, a nie chować z honorami, jak są schorowane jak diabli. No ale. Czemu ja tutaj nie widzę moich wasali? O, właśnie. Na ile mnie lubisz, dziadygu? Jeszcze trzeba jedną turę, zanim cię ogarnę. No i, Ślązak się ogarnął. Rzućmy okiem tutaj. Jeszcze trzeba poczekać. A jego wasale? On nie ma mniejszych wasali. Na Rusi wydaje się, że się poprawiło. No chyba troszkę ubyło tych niezadowolonych, czy tych wszystkich innowierców. Chociaż no, o, tu jednego namierzę. Zobaczymy, jak to pójdzie.
Wow, 60 gold na naturę. Jestem bardzo zadowolony. Czy naturę na miesiąc. No dobra, czyli ją ogarnęliśmy. Teraz rzućmy okiem tu kolejny. No będę ich tak. A, jeszcze trzeba poczekać trochę. Ile? Niewiele. No dobra. Tą wojnę wydaje się, że wygrywałem po prostu na czas, chociaż. Czy to są wojska naszego przeciwnika? Nie, ktoś inny po prostu ich zaatakował, korzystając z tego, że ma wojnę z nami. No on jest dosyć silny, czym ona ma sporą armię, jest dobrym dowódcą, więc no jest jak jest. Zobaczmy, czy nasz wnuk, nie, on tutaj się pola zwłóczyć na jakieś zadupie. Kto tego wychowuje? Ona. Oj, stary, jak nie wrócisz z tych wojaży, to naprawdę się doigrasz i zostaniesz wydziedziczony. Hmm. 72, no to już idzie dobrze. No, to dowiedzieliśmy się, że ktoś chce zabić jednego z naszych gości, ją, a nas to średnio interesuje, to jeszcze jakaś Norweszka. Niech tam się dzieje, co chce. No, a tutaj widzę, że nasi wasale korzystają i powiększają swoje wpływy w Finlandii. Co ona tutaj zrobiła? Wpłynęła na nas pozytywnie. Więc dobrze, no... Przyda nam się trochę lepszy humor. No, nadciąga do nas potencjalne nieszczęście. Czyli tutaj powalczyli z Arabami, zajęli ten obszar. Zakładam, że to... Znaczy, tu nie widzę w ogóle niczego poza może Arabami, co może ich spowolnić. Teraz Sybir pójdzie. No. Spodziewam się kłopotów. Powiem szczerze. Jesteśmy silni, ale no nie jesteśmy supermocarstwem. Gdyby doszło do konfrontacji, czy to z Francją, czy z Mongołami, no to mamy przerąbane. Może warto by było trochę tu doinwestować nasze ziemię, znowu. To nam da najwięcej pieniędzy. To da nam lepszą kawalerię. I to też da nam trochę pieniędzy. Ach, po co ja to rozbudowałem u tego dupka? Tu jest moje miasto, no nic. Tutaj damy... Kasę, chociaż nie, bo to zmniejsza generalnie koszty budowy, więc to się nam bardziej przyda. I może tutaj, żeby te miasta zaczęły jakoś się rozwijać, czy mi to się opłaca? Tak. To przyniesie pieniądze im trochę. Niech to się jakoś ruszy. O, port. Tutaj powinny być te porty możliwe do budowy? Nie, o dziwo. To jest zawsze dochodowe. Dobra, no trochę mówię wydam, ale jak te miasta ruszą z kopyta, to jak chociażby to, to one nam zaczną przynosić naprawdę ładne dochody. Tylko no musi się to ruszyć. No tutaj już widzę, że coś tam się dzieje. No, tu się mało dzieje, więc... Jeszcze troszkę, no i oczywiście na naszych ziemiach, ja tu się zastanawiałem ostatnio, ale to nam zwiększy też fortyfikacje. No i sam Poznań, co ja bym tu chciał, też fortyfikacje niech się przydadzą, dodatkowe. Mamy małego laga, nic nowego. Pięknie, no to te dupki tak średnio pięknie, ale jest jak jest.
Czy ja bym jakieś... O, tutaj widzę, mogę jeszcze to... No dobra, i się pozbyli się pieniędzy. Co jakiś czas warto, no przy tych dochodach, jeżeli mamy się rozwinąć, musimy iść do przodu. No wiemy to w jakichś spiskach, niech wszyscy wiedzą, jak będzie trzeba, to mamy na niego haka, możemy go teraz aresztować w razie W, więc to się przyda. No ci sobie radzą nieźle. Ten ma problemy z chłopami, znowu, ludzie kochani, czy wy naprawdę nie potraficie sobie z chłopami poradzić? Naprawdę, ojciec musi za was robić wszystko. Dobra. Ta niewielka armia to wystarczy, żeby to ogarnąć bez problemu. I przejęliśmy znów co nieco. Większe fortyfikacje się przydadzą, ale... No ten Międzyrzecz lubi do nas wracać. Gdzie on tu jest? Gdzieś tu powinien być. No dobra, o tu jest Międzyrzecz, dobra. Tych chłopów po prostu przemielimy przez maszynkę, widzę. Super, a tutaj... Oj, 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 oj. No, to mnie tutaj zaskoczyło, co tu się wydarzyło. A, ludzie kochani. Czyli jednak przyleźli, czyli jednak nie uda nam się tego zakończyć tak, jakbyśmy chcieli. No nic, idziemy główną armią. Znaczy, my to ogarniemy wszystko, to bez problemu. W międzyczasie wyznaczmy gdzieś tutaj kolejny punkt. Tu się zbiorą wszystkie pozostałe siły. No i będziemy musieli wydać naszym przeciwnikom generalną bitwę. Ale mnie to wkurzyło, co tu się wydarzyło. Znaczy moja wina, bo się zagapiłem. Połączone armie, oczywiście pod dowództwem samego króla, idą tutaj rozbić wroga i to go rozbiją w perzynę, jestem przekonany. Te 4000 no nie mają żadnych szans, mimo że tutaj idzie odsiecz, ale po prostu ich zwałkujemy. Bardzo dobrze. Armię dzielimy na pół. Część idzie zająć od razu Kursk, żeby dostawać punkty na czas z powrotem, bo ostatnio to straciliśmy. Dobra, tu zwycięstwo. To trzeba wszystko poodzyskiwać, nam się tu skopało troszkę. A to się niewiele skopało. Mamy przewagę liczebną. O, jemu zostało naprawdę 8 tysięcy ludzi, ile tu stracił. A to nie ta bitwa, to jest ta bitwa. No, my 1500, on 5000. No to jest właśnie potęga naszej lekkiej kawalerii, która po bitwie, no, dziesiątkuje przeciwnika i to tak porządnie. Więc tutaj bym się nie martwił. Znów awantura między dwoma dworzanami, czy tam wodzami, i spróbujemy ich przekonać, żeby się ogarnęli. I obaj wysłuchali naszego wodza i uznali, że no jednak powinni tutaj walczyć za Polskę, a nie za swoje jakieś tutaj bzdetne zachowania. Dostaliśmy propozycję erotyczną od tej oto pani. Nie, myślę, że będziemy unikać takich rzeczy. No tam z kolei co? No tu nam odbiją. No będziemy się tak widzę tutaj z nimi tarmosić trochę, ale widzę, że po zajęciu celu wojny odnosimy sukces. Jakim cudem znów mam tyle ziemi? Przecież walczyłem o jedną prowincję. Ten otrzyma to, a co nam tutaj znów nawpadało?
Środa Wielkopolska nam wpadła. I pewno coś jeszcze. Tutaj nam coś wpadło. No dobrze. Jestem zadowolony. Koniec końców to się potoczyło lepiej niż myślałem. Jesteśmy zaproszeni na kolejną ucztę, skorzystamy z tego. W międzyczasie tutaj warto by było go przekonać, żeby zmienił religię. Dobra, ten następny, no ten ciągle się tutaj będzie na nas zboczył, a jego pomniejsi wasale... Ach... Naprawdę jest tu tyle zabawy z tym ogarnianiem tego, ale dobrze, przynajmniej coś się dzieje, nie jest nudno. Rzucę mu trochę pieniążków. I teraz wydaje się, że jest ok. Kto nas tu znowu napadł? Na zachodzie. No nic, no mamy ciągle jakieś wojny. Nie wiem, czy ci ludzie są niespełna umysłu, że nas atakują, ale... Okej. Okay. Jego połączone siły są z nami bez szans. Nie wiem, czemu on wyznacza tych słabszych dowódców. No może król po prostu nie powinien już w tym wieku walczyć osobiście, ale nasz władca jest dzielny, więc sądzę, że póki ma tu jakiegoś proesa, tą sztukę walki ponad dyszkę, to będziemy walczyć osobiście. No jak już się bardzo zestarzejemy, to będzie czas trochę odpuścić. No a ten wnuk, no gdzieś tutaj wyjechał, jest... No jest tchórzliwy, to jest niedobre. No nie jest tragiczny, ale zobaczymy. Nasz syn też bez rewelacji. Możemy zatrudnić obydwu strategów. No ten mi zdecydowanie bardziej odpowiada, jeżeli ktoś ma być następcą. No ten też jest zdolny. A, wygraliśmy tą mikrowojenkę. Szybsza regeneracja, bardzo dobrze. I armię wracają do domu. Przeznaczmy tutaj nowe środki na to, żeby wzmocnić na maksa, na razie to co mamy. Czyli mamy teraz 1500 lekkiej jazdy, 1000 ciężkiej piechoty i 40 trybeuszy, czyli całkiem dobra armia zawodowa. Super. Francja podzieliła, czy podzieliła się, pogrążyła się w jakiejś wojnie domowej. Czy ten idiota ich zaatakował? Czy ty jesteś niespełna rozumu, stary? To przegrasz i to wkopiesz się, wykrwawisz i w ogóle. Mamy znów pieniądze na najemników. Nasz władca ma 60. No korci mnie jak diabli, żeby tutaj... Raz się żyje, najwyżej stracimy trochę. Bardzo ryzykowna akcja, ale no da nam to kontrolę nad ostatnim ze świętych ziem należących do Słowian. Naprawdę tanie, więc no... Och, raz się żyje. Raz się żyje. Nasze armie tutaj jeszcze się troszkę może... Chociaż nie, one się będą regenerować na bieżąco.
tym miejscu wzywamy wszystkich. To będzie jedna z większych wojen, jakie nasze państwo toczyło w ostatnich latach. Mamy 17 tysięcy ludzi, czyli no całkiem dobrze tutaj wypadamy. Jesteśmy silniejsi. Co do niej? Dalej się opiera. Rzućmy jeszcze raz okiem, czyli tak, no tu też się pojawił jakiś problem z religią. Ale to... O, ci. 41, no to widzę wszystko. Trzeba czekać. Dobra, to przejdzie. Tu powinno poprzechodzić, bo ci w miarę nas lubią. W ogóle jesteśmy w miarę lubianym władcą, powiedział, mimo tego, że wprowadziliśmy stosunkowo takie rządy twardej ręki, bo mamy tutaj już wysoki autorytet koronny. Czy tu coś się pozmieniało? Nie, dalej się te ziemie nie rozbiły, więc nie będę tutaj ich przemieszczał. Chyba w ogóle nie będę póki co tutaj robił bałaganu wśród tych wasajów. Tu mógłbym to rozbić, ale jest ok, jak jest. Czyli Piastowie stracili co? Tu są dalej, no... Mizernie nam tutaj przyrasta, ale no... Jest jak jest. No, my skupmy się na naszej operacji mołdawiańskiej. Wyruszmy jedną częścią sił tu, drugą tu. Potrzebujemy jak najszybciej zdobywać. Ale też musimy być gotowi do konfrontacji, jeśli... No, przyślą nasze, znaczy przeciwko nam swoje główne siły, co prędzej czy później nastąpi. Ale myślę, że dwie prowincje uda mi się zdobyć na spokojnie, żebym tylko jeszcze zobaczył granicę Mołdawii. Nie, ja nie zdobywam tego, co powinienem. Ach. Tu powinienem się... O, tylko że tutaj... Będą straty. No to trochę skopaliśmy. W sumie zajmijmy już te dwie prowincje, jak już tu jesteśmy i... Zobaczymy co dalej, bo to jest Zaporoże, a tu jest Mołdawia, no nic. Zajęcie dwóch prowincji z pewnością nie zaszkodzi, jakkolwiek by było to częścią czy nie częścią naszego celu. Kto tu na nas maszeruje? Jakiś idiota. No dobra, jedna armia rozbita, zaraz następna będzie rozbita, no jakiś przeciwnik o małym rozumku, my się tu wycofujemy i wkroczymy od tej strony, bo wszystko wskazuje, że to ta przeprawa przez rzekę będzie nas kosztowała te duże straty. Tu bym z chęcią, chociaż tych 1000 dziadyków, nie, trzymajmy obie armie razem, ten 1000 tam średnio zagraża. I tutaj, nie da się tutaj wkroczyć, aj, strasznie ciężko się widzę wkracza na Mołdawię z tej strony. A te dupki nas tam oblegają, dobra. Ach. Zniszczmy tą armię. Oby to nie było błędem, bo się mocno dzielimy w tej chwili i obie armie no, nie będą się mogły nawzajem wspierać. To troszkę mnie niepokoi. Potrzebujemy nowego marszałka i zostanie nim... O! Ta babka jest całkiem niezła, bym powiedział. No dobra, początek wojny przebiega na spokojnie, ale no to jeszcze może się różnie potoczyć. Tu trzeba być bardzo czujnym, bo tak naprawdę nie wiemy, gdzie znajduje się główna armia bułgarska. I to nam może zawsze wyjść bokiem.
Zobaczmy, co tu odkryliśmy. Odkryliśmy to do szybszego rozwoju. I to też nam zwiększy rozwój, więc to bym chciał mieć. No wszystko jest dobre, ale no zdecydowanie bardziej mi zależy na szybkim rozwoju. Trzy kultury, jeszcze trzy te umiejętności, żebym mógł przejść do najnowocześniejszej ery. To by było fajne. No tutaj się już po części samo wszystko odkrywa. O, to będzie też dobre. Tam trwa pościg z naszym przeciwnikiem. No, oni tak dziwnie to rozgrywają. Wysyłają jakieś takie armie po 1000 luda, nie wiadomo po co i na co. Które my praktycznie bez żadnych trudności anihilujemy. Mamy też kolejną wojnę. Kto nam ją wypowiedział? Zaatakowali nas na wschodzie, na zachodzie. I celem tej wojny jest zajęcie tego. Myślę, że w obecnej sytuacji po prostu skapitulujemy. Nie będziemy narażać się tutaj na kolejną wojnę na drugim froncie. To jest jakiś taki był łup. Wysunięty daleko. Trudno. Przejęli go, to go przejęli. Nie czuję tutaj z tego powodu wielkiego smutku. Ponownie oddzielę paru piechociarzy. A ci wyruszą złapać kolejną tutaj z tych mniejszych armii bułgarskich. No a główne siły dowodzone przez króla tutaj zajmują jak najwięcej się da. No ale musimy być na baczności. Nie wiem ciągle, gdzie są główne siły bułgarskie. Tu ich rozbiliśmy. Przerzućmy wszystko naokoło. Nie chcę tutaj ugrząść nigdzie. To jest ciągle Mołdawia, co zajmuje. Idź tutaj przez te góry, dziadu. No im brakuje, widzę, żywności. To jest ten mały problem. A my ciągle jesteśmy bardzo daleko od zwycięstwa, no bo nie rozbiliśmy żadnej z jego ważniejszych armii. No tutaj też należałoby się podzielić i dać tej armii trochę odpocząć. W celu no, regeneracji. Zobaczymy, czy to mi się uda. Bo no 10. No nie chciałbym wchodzić na terytorium wroga, dysponując tak niewielkimi zasobami żywności. Jest to trochę proszenie się o kłopoty. No, tym dość wolno schodzi. Przez to, że zdobywają tutaj tereny. Widać, że uzupełniają na bieżąco chyba z łupienia zasoby swojej żywności. No i bardzo się cieszę, że nawet po powiększeniu naszych armii, no nasza gospodarka to wytrzymuje. W międzyczasie tutaj widzę, że nasz przeciwnik wykonał jakiś ruch, tak więc wyślijmy tą armię. No nie wiem, co on sobie myśli, tak to rozgrywając. Stracił większość swoich sił, tak robiąc już. No, ci mają troszkę problemy z zaopatrzeniem. Po zajęciu kolejnego miasta być może zarządzę odwrót w celu uzupełnienia zapasów. Ach. No i naszą sytuację tutaj wykorzystują buntownicy. I dochodzi do powstania chłopskiego. Gdzie doszło do niego? Na Pomorzu zbuntowało się 700 chłopów. To jest tyle co nic.
Myślę, że tych 2000 woja wyruszy na Pomorze. Nikt tu nie jest gotowy. Ktokolwiek, to tylko chłopi, dacie sobie radę, chociaż tak samo mówili pod Korsuniem i pod Żółtymi Wodami, jak przyszło im walczyć z kozakami Chmielnickiego i potem było co było, ale no miejmy nadzieję, że u nas tak się historia nie potoczy, że nas chłopi wyniosą na widłach. Ach, ta babka jest po prostu oporna, nie bardzo ma ochotę zmieniać religię, no bo jest zalotką, dlatego dobra. No a ci tu muszą wracać do domciu, bo no brak im żywności. Dzielimy tą armię na pół i również liczymy, że zaraz uzupełni swoje zasoby. A my tymczasem kontynuujemy tutaj podboje. Wydaje się, że wszystko idzie sprawnie. A, tylko, że oni się tutaj nie uzupełniają. Czyżby ich było dalej za dużo? Podzielmy ich jeszcze na mniejsze ugrupowania. Dobra. Teraz zaczynają się chyba uzupełniać. Tak jest. Super. Jak nasza wypełnia, zanim tam dojdziemy, to oni trochę pozdobywają, ale tragedii raczej z tego nie będzie. Ten jakąś się wojnę wdał, nie wiem dlaczego, przecież on tu powinien być grzecznie siedzieć na tyłku. No, a tymczasem nasze umiejętności wodza rosną. Czyżby wojna, której się tak obawiałem, okazała się całkowicie niegroźna? No jest taka możliwość, chociaż ciągle daleko do jej ostatecznego zwycięstwa. Dobra, tam doszli i chłopi zostali rozbici. Udało nam się też podnieść tutaj podatki. Wódz chłopów może zostać naszym czempionem, chociaż jest Słowianinem. Dobra, niech będzie. Raczej nie będzie nam się buntował. Tymczasem tutaj zanosi się na to, że czeka nas wojna w końcu poważniejsza z Bułgarami. Udało im się zebrać 10 tysięcy wojska, bardzo dobrze. Spróbujemy na nich zapolować i no trochę ich osłabić. Podejmą się walki, czy będą uciekać? Podjęli się. No i naszych jest więcej, mamy przewagę, że on ma sporo różnych tutaj jednostek, ale no nie zmienia to faktu, że po prostu ulegnie w bitwie i jak najbardziej uległ naszej potędze. No a nam tu jeszcze ciągle brakuje paru prowincji, żeby mieć całą Mołdawię. Więc idziemy tutaj. O, jeszcze złapiamy chyba wycofujące się siły. Nie, nie złapaliśmy. No i tu rozpoczęli jakieś oblężenie, niestety. No nie podoba mi się to, co tu widzę. No zdajmy im się zebrać, bo przy tak dużej przewadze. Oj, ktoś nas tu splądrował. I nasz władca pomoże oczywiście odbudować te splądrowane tereny. A w międzyczasie, przecież w sumie zajmijmy jeszcze kolejne nowe tereny. Bo nie do końca widzę, gdzie oni idą, a ganiać się z nimi po tych stepach rosyjskich, czy raczej ukraińskich, to nie jest trochę coś, co by mnie rajcowało na chwilę obecną. Ci macie wracać na południe. No zobaczmy, no, my straciliśmy 1400, on prawie 7, więc ogromne zwycięstwo na naszej strony. Kolejny teren zdobyty.
No i nasz władca ponownie poprowadzi wojska do starcia z Bułgarami. I ponownie Bułgarzy zostają rozbici, i tym razem są gotowi kapitulować, przekazując nam Mołdawię. Tak więc odzyskaliśmy te tereny. Zbliża się szansa tutaj dobicia ponownie do Morza Czarnego. No i Ruś zaczyna dryfować do tego, żeby stać się częścią ziem polskich de jure. Tutaj brakuje nam również tylko jednej prowincji, żeby Białoruś i to, czy oni tutaj z kim walczą? Estonia to zabierze, niezbyt mnie to cieszy, ale w sumie najwyżej będziemy poprawiać granice, jak to zwykle bywa. Prusy się tutaj, no mówię, tutaj powstaje dużo terenów należących do naszych wasali z Polski, a zajmujących tutaj ziemię, no w tej prowincji. Trzeba by im było tak naprawdę te trzy prowincje odebrać, ale to jest 60, no jak to się nazywa, tyranii. No dobra. Mamy tutaj trochę terenów, nawet więcej niż trochę, chociaż jak one są rozbudowane? Szczerze, bardzo mocno bez rewelacji. Spodziewałem się tutaj zdecydowanie bogatszych ziem niż to, co zastałem. Ale mamy tutaj jedno miasto, nazywa się Tekuci. Nie wiem, tak, jest to miasto? Tak. Gdzieś tu powinien być ta świątynia, nie wiem, w której to prowincji była ona. Tutaj, w Barland, ale jej nie widzę, czyli tu byśmy, tu możemy ją tu postawić, dobra. Zanim podejmiemy dalsze działania, myślę, że tutaj w tym, albo w tym Galatii, nie, to jest Tekuci, stworzymy zakon, który będzie tutaj chronił nas w teorii od południa, od Bułgarów. O, w tym miejscu. I jak najbardziej fundujemy kolejny zakon naszej wiary. Tak więc będziemy mieli teraz już dwa zakony. Ten Peruna jest bardziej, widzę, skupiony na ciężkiej piechocie, a ten będzie bardziej skupiony na kawalerii. Bardzo dobrze. No i może na tym skończymy. Bo ja tutaj będę musiał się zastanowić, komu to przekazać. Bo to w sumie mógłbym któremuś z wnuków już przekazać, albo w sumie przekazałbym to naszemu synowi i następcy, żeby nabrał chociaż tutaj trochę doświadczenia w rządzeniu. Zostanie władcą tych tutaj terenów. Bardzo dobrze. No ma trochę nadmiar ziemi, trudno. My tymczasem powołamy Królestwo Mołdawii i jak najbardziej go nim poczęstujemy. To jest niedobrze, bo to przejdzie na innego syna, więc ach, no nic, to jest głupie, ale w tej sytuacji muszę ten tytuł zlikwidować. No nic, mogę mu co najwyżej nadać inne tytuły, czyli no znów zrobiliśmy trochę błąd, bo się wyprztykaliśmy z Kasiwa przez to. No nic. Liczyłem, że mogę mu przekazać, a tymczasem się okazuje, że tych terenów, które jakby nie są mu przypisane, nie mogę mu przekazać. Mogłem to zapisać na wnuka, no ale zrobiłem już błąd, więc
Jest jak jest. Tu mamy najmaksymalniej to zrobione. No i na szczęście ubywa troszkę tych starosłowiańskich tutaj typków, chociaż to, co niektórzy ciągle nie są gotowi się dać przekonać. Mamy też sporo jeńców z tej wojny, którzy no zasilą budżet naszego państwa i to całkiem sporo go zasilą, z tego co widzę. No dobra, no ty możesz tu sam sobie stworzył wodzostwo Mołdawii, bardzo dobrze. Co do naszej wnuczki, ona się tutaj szkoli na wojownika i czemu nie mogę? Dupku. No i ten wnuk zdecydowanie powinien zostać następcą po ojcu. Chociaż ten nie jest zły, szczerze, po tym jak tam gdzieś wybył w świat, spodziewałem się, że będzie gorzej. Nie mogę go też za nikogo wydać. Co tu się w ogóle dzieje? No mam nawet jakieś dziwne wrażenie, że nas tutaj olewają w tej chwili. Dokładnie nasz syn, że uniemożliwia nam tutaj wpływanie na. No, tak coś tu mi się nie podoba. Potrzebujemy też nowego lekarza. Rzućmy okiem, czy ktoś jest tutaj z listy gości ciekawy. No, nikt mnie jakoś tu specjalnie nie zachwyca. Już lista całkiem długa. On jest niezłym komanderem, ale no bardziej by mi się czempioni poprzydawali, bo to zawsze dobrze mieć dobrych. Na razie poszukajmy medyka. To z pewnością nie zaszkodzi. Właśnie, nadanie ziemi sprawia, że traci trochę kontrolę. Niech będzie. On, chociaż no nie podoba mi się, on jest jeszcze gorszy. 300 dużo jak cholera za kogoś tej klasy. Mamy małą kontrolę w Mecklenburgii, czyli tutaj nad morzem. Wyślijmy naszego marszałka, żeby się tym zajął. Naprawdę niska, dobra. Czy coś tu można by ciekawego wybudować? To pięknie. I tutaj pomyślmy, co nam daje co? Do kawalerii. I całkiem niezłą kasę. Dobra, to jest dobre. Więcej wojska, to mi się podoba. W ten sposób. Czyli dla mnie jest też pytaniem, czy te świątynie działają tylko na nas, czy tylko na, czy na miejscowych, czy na całe państwo? Bo to jest w sumie jako realm. Bo na pewno to jest dla miejscowego, to też, ale to wydaje mi się, że powinno być dla całego państwa. Czy ja już tutaj mam podane informacje, z czego to się bierze? Nie wiem. Mam, mogę sobie tutaj sprawdzić.
Czemu z Kijowa, który nie jest mój, a nie mam informacji o... Z domeny 025... Spróbujmy to wybudować, bo to nie jest w sumie drogie. I być może opłaca nam się wybudować to we wszystkich tutaj punktach, które kontrolujemy, to by było cenne. Ach, no oczywiście tam się coś dziadzieje jak zwykle i teraz już nie mogę sprawdzić. Nigdy nie wiem dlaczego, raz mogę, raz nie mogę. Teorii z shiftem powinno działać, ale... No dobra, no nasz prestiż jest fajny. No tu przyrasta 5,28. Sprawdzimy po wybudowaniu się, czy coś się zmieni. Co do zarządcy... wszyscy są zadowoleni w sumie, więc... Wezmę najlepszego. Zmarła nasza rywalka. Z pewnością znajdziemy sobie lepszego. O tak, no to jest ktoś, kto się do tego nadaje, a nie jakiś tutaj zawali droga. Rzućmy też okiem, jak wasale znoszą nasze wojny zaczepne. No, nie za dobrze, więc na razie sobie może odpuścimy kolędzie, aż korciło mnie, żeby zająć to. Oni są tak pogrążeni teraz tutaj w bajzlu, walki ze wszystkimi. Tymczasem Litwa tutaj udziela się, no mówię, jest spora szansa, że nasi tutaj samoistnie zajmą praktycznie całą północ. Plusem tak dużego państwa jest to, że zaczyna się tak rozwijać trochę siłą rozpędu przez działania wasali. Tymczasem, no, zagłada ze wschodu może się pojawić. Ciężko im powiedzieć, no mówię, no jak oni się przez nas przewałkują, to będzie źle. To będzie bardzo źle. Nawet używając najemników, nie mamy żadnych szans powstrzymać tego pochodu. A no, raczej tu nie widziałbym szans na sojusz ani z Arabami, ani z Bułgarią, więc zostaniemy zostawieni sami sobie. W sumie Bułgarzy teraz po wojnie z nami popadli w chaos. Dobra, korzystamy z sytuacji. Chciałbym zająć... nie, to. Tak. Lokalsi. Myślę, że nie ma sensu, żeby nasz władca się tym razem fatygował osobiście. To jest mała wojna. On ma już swoje lata. Jego prowess spadł na tyle nisko, że no trochę bym się obawiał. Tymczasem nasz syn i następca, no, radzi sobie całkiem nieźle. Rozdał ziemię tutaj, widzę, swoim dzieciom. Czy ja dalej nie mogę... No, mógłbym kogoś tutaj znaleźć, ale nie mam tu nikogo ciekawego na dworze. No dobra, oblegamy to. I to raczej bez większych trudności to... A, zajęliśmy już to. I teraz zwyczajnie się wybiorę na jego, chociaż będą straty jak cholera. No dobra, jakiegoś newsa dostaniemy. Dobra, będziemy mieli haka. I wiemy, że jest czarownicą nasza córka. Nic to mnie w sumie nie cieszy, że to wiem. Ani mi to było do szczęścia potrzebne, ani nic.
I tu jakieś oblężenie. I co powinniśmy zrobić? No, on chce dowodzić. Dobra, no nie wiem, synu, czy jesteś dobrym dowódcą. A, czyli tutaj możemy kontynuować tę fatą. A tak, dzięki naszym umiejętnościom oblężniczym. Czy my to chcemy zrobić? Tak, idziemy do przodu. Dobra, jesteśmy pewni siebie. I koniec końców zwiększyliśmy nasze tutaj możliwości obronne w Poznaniu. Myślę, że było warto. No, mówię, ta wojna w trakcie nic nie kosztuje, więc... zebrali jakieś armie do kontrofensywy, więc się przejdziemy pokazać im, kto tu rządzi. Czy mógłbym w sumie zebrać więcej wojska i no, ruszyć pełnymi siłami? Ach, no niestety ktoś ich tutaj pogonił. Nie zdołali jednak uciec i zostali unicestwieni. Dobra, idziemy na stolicę. Będą duże straty przemarszowe, ale liczę, że dzięki temu zakończymy ten konflikt po prostu znacznie szybciej, zajmując im stolicę. Nawet jeśli stracimy z 600 ludzi, to on nie ma, o, straciliśmy nawet więcej, nie ma czym tutaj nas powstrzymać. Rzućmy okiem, czy tu nikt nie zdobywa tego z powrotem, bo tego byśmy nie chcieli. No, jestem bardzo zadowolony, jak się prezentuje nasz syn. 30 dyplomacji, naprawdę będzie dobry. No niestety ma już swoje lata i pod pewnymi względami lepiej by było, żeby to nasz wnuk po nas przejął władzę, nie syn, no ale jest jak jest. Czy mógłbym zaprosić na przykład kogoś, no nie wiem, no... No ma samych synów, jakąś dziewczynkę do stolicy, A nie, dobra, piastowie rządzą w Estonii. No on na przykład ma całkiem... Nie no, ona jest trochę w nie najlepszym stanie. A na przykład ją, gdybym ją wychowywał na dworze... Tylko, że ona nie jest wojowniczką, więc trochę szkoda, żebym ją wychowywał. Ona mogłaby być lepsza w walce. No i dobra, spróbujmy ją zaprosić na dwór. I czy wtedy mógłbym znaleźć w teorii jej męża? Tak, bym musiał to sprawdzić. Nie, a z drugiej strony, czy... Nie, czyli tego typu dzieciaki, które znajdą się na dworze, nie mogą być wydawane przeze mnie za mąż. Mogę co najwyżej zmienić jej na Martiala, no bo jak mam ją wychowywać, to nie ma sensu inaczej. Tak jest, niech studiuje militarne wiedzę. Tutaj zdobyliśmy co nieco, lecą nam dalej punkciki overtime. No, tu nas oblegają niestety, co mnie smuci, bo odbiją to dziadygi. No dobra, przecież może wbijemy szybciej procenty, bo jeżeli tutaj padnie, to nam teraz podskoczy procent ładnie i jak najbardziej wygrywamy, mamy to, co chcieliśmy. I przekażemy to jemu. Grand Title. Pięknie. I kolejny obszar powinien zacząć dryfować do naszej strefy wpływu. Zresztą zobaczymy za chwilę. A czego nam brakuje, żeby podobnie się działo z Białorusią?
Tutaj chyba. Tak jest, tego tutaj jednego terenu. No kurde, niedługo rok 1300. Mamy jakiś jeńców niezbyt ciekawych. Możemy zawrzeć sojusze, ale z ludźmi, którzy są całkowicie do szczęścia niepotrzebni. On jest medykiem, to ciekawe. On jest taki dosyć uzdolniony, bym powiedział. Nasz syn zresztą też. Strat tu nie będzie specjalnie. Dobra. No nic, myślę, że to jest dobry moment na przerwę. Tutaj kończymy odcinek, zobaczymy co dalej. Myślę, że już ten władca raczej na spokojnie, chociaż tu jeszcze może tu wyrówna. No zobaczymy zresztą, moglibyśmy coś jeszcze powalczyć. No, jesteśmy coraz silniejsi. Bułgaria przestała nam zagrażać, tak więc możemy tutaj przesunąć naszą granicę na południe, na Bałkany. Praktycznie to wszystko jest do wzięcia, bo Bułgarzy dostali w tyłeczek troszkę. Możemy też tutaj zdobyć przyczółek nad Morzem Czarnym, co nam by nie zaszkodziło. No, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. O, właśnie, miałem sprawdzić, czy to się tu wybudowało, nieszczęsna świątynia. Gdzie ją budowałem? Tu. Nie wybudowała się. Wiecie co? To może jednak poczekam. Ile tu jeszcze zostało, aż ona się wybuduje? 6 miesięcy. Dobra. Poczekajmy jeszcze 6 miesięcy, bo chcę zobaczyć, czy będą jakieś zmiany w pobożności, gdy to się stanie. W tym czasie moglibyśmy co zrobić? Czy byśmy chcieli iść na pielgrzymkę? Nie, w sumie moglibyśmy zapolować. Dawno nie byliśmy na polowaniu. Zobaczymy, co tu się wydarzy. No i stało nam na drodze wilk. Nie, co to jest? Nie, jeleń. Duży, groźny jeleń nas szarżuje. I co teraz? Jesteśmy razem tutaj z naszą wasalką. No i oczywiście nasz władca jest odważny, nie ma innej opcji, musi się z tym jeleniem zmierzyć. I powalił jelenia, super. No tutaj nam podskoczyło coś to teraz i znów nie będę wiedział. 7-7, no dobra. I heretycy. Ludzie kochani, naprawdę musicie ciągle się heretyzować. I no, nasz władca zestarzał się, poczuł się źle, widzę. No nic. Zdarza się. Spróbujmy jeszcze tutaj poradzić sobie z tyloma wasalami, z tyloma się da, ponieważ nasz władca, no co by nie mówić, ma dobrą opinię dzięki długim rządom i jeżeli ktoś może ich przekonać do powrotu na łono naszej wiary, no to nasz władca. No ta oczywiście pazera menda, no nic. Rzućmy tu jeszcze okiem na szybko na nich. Wiem, że miałem kończyć, ale to mówię, zawsze tak jest, że coś mi tutaj jeszcze wpadnie i zawsze chcę to zrobić do końca, bo potem zapomnę albo coś. Czemu ten pan tak bardzo nas nie lubi? A, bo jest zelotą. On raczej nie przejdzie.
Ona przeszła, ona. No, szanse są, pewno znów będzie chciała pieniędzy. No i tu jest teraz 7-1-4. No to i znów 7-7, właśnie to jest tak skacze. Ciężko jest mi ustalić, co jest czym spowodowane. No właśnie, dostaliśmy teraz to. Zielonego pojęcia nie mam, czy to pomogło, czy nie. Z domeny 0,25. No kurde, nie wiem, naprawdę. Bo głupio by było niepotrzebnie budować to wszędzie. Ale jeśli to daje bonusy, no to z kolei głupio by było tego nie zbudować. Ta nie chcę. Tak, bo jeszcze możemy to postawić. Dobra. Postawię to gdzie mogę. Trudno. Trochę zbiedniejemy. Ale no będzie dzięki temu. Nie, to nie jest tu. Gdzie to było? To gdzieś tutaj było. Tu, tak jest, czyli tu wybudowaliśmy ich jeszcze w Kijowie, ale już nie mam pieniędzy. No to by było fajne, gdyby to działo. Oh my goodness, ilu tu jest tych wasali, którzy... A nie, to są już ci, których wcześniej widziałem. Dobra, ja to skończę i jeszcze tutaj spróbuję trochę poszukać wasali takich, których, na których mogę wpłynąć i w następnym odcinku będziemy kontynuować. No nic, dziękuję i zapraszam do oglądania już wkrótce.